moja kariera się taneczna się rozpoczęła przez to, że nie wiem, chodziłem na piłkę nożną. Ale nie chciałem być, bramkarzem, a mi trener ciągle dawał na bramkę, więc się dezuściłem i stałem pod słupek. Przypuszczałem wszystkie piłki, aż potem już nie chciałem się taczyć na piłkę. Nie chciało mi się grać w piłkę, więc postanowiłem szukać coś innego i znalazłem tangos. Ja się tańczyłem balet, hip-hop, breakdance, modern. I teraz właśnie akrobatykę też mam poprawę. Tutaj. Ty nie miłeś bale? Nie można się poddawać. No bo tak, że jakby jak się zapisałam do tej grupy zaawansowanych wśród dzieci, to często mi coś nie wychodziło. Dużo osób mnie upominało i był taki moment, w którym się rozpłakałam i stwierdziłam, że już nie chcę tańczyć, ale się nie poddałam i dalej nie. Przywołacie tym, słuchajcie do tego, co mówili do mnie właśnie pani albo jacyś inni instruktorzy, którzy nie wiem, mieli z nami warsztaty i stwierdziłam, że może jednak spróbuję i no i się udało. W grupie zaawansowanej na zajęciach uczymy się różnych podstawowych kroków, różnych styli tanecznych, takich jak hip-hop, walking, locking, house. Uczymy się też trudniejszych choreografii oraz wytrwałości i siły. Uczymy się różnych akrobacji, na przykład salta. Salto w przód, salto w tył. No i teraz się na przykład uczę salto w bok. Polecam taniec osobom, które chcą zapomnieć o jakichś swoich problemach. Polecam taniec dla każdego, kto chce uleczyć swoją sferę duchową, jakąś tam psychiczną i dla wszystkich, którzy chcą się ruszyć z domu. Najlepsze moje wspomnienie to są Mistrzostwa Świata i jak dziewczyny do nas do pokoju przychodziły i robiłyśmy różne rzeczy ciekawe. Ja też tylko nie dam. Było to, jak dowiedzieliśmy się, że dostajemy się do kolejnego etapu i wszyscy biegliśmy do głowy. Ubrane. Moje najlepsze też wspomnienie to jest konia, to jak z grupą szok dzieci robiliśmy co do Atlas. Stawaj, tańczmy! Argentyna!